nie wszystko, co widzimy, istnieje naprawdę. Co na przykład? Chociażby kolory. Kolory są iluzją, do których powstania potrzebujemy trzech komponentów. Światła, czegoś, co to światło zobaczy, czyli oczu, i czegoś, co je zinterpretuje, czyli mózgu. Światło dociera do oczu bezpośrednio ze źródła światła, na przykład z żarówki, lub po interakcji z otaczającymi nas obiektami przez źrenicę do dna naszego oka. Tam na dnie mamy cztery rodzaje receptorów światła. Pręciki wrażliwe na światło o długości fali 500 nanometrów, odpowiedzialne za widzenie kształtów widzianych przedmiotów oraz trzy rodzaje czopków. Te wrażliwe na światło o falach krótkich, około 420 nanometrów, średnich około 530 nanometrów i długich około 560 nanometrów. I to właśnie w alfabecie tych trzech czopków zakodowane są wszystkie widziane przez nas kolory. Jeżeli do mojego oka dociera światło z zakresu około 400 do 500 nanometrów, uczulane są czopki fal krótkich, a mój mózg interpretuje to jako kolor niebieski. Jeśli dodam do tego teraz światło z zakresu około 550 nanometrów, uczulane są już dwa rodzaje czopków, a mój mózg interpretuje to jako kolor leżący pomiędzy nimi w tęczy, czyli cyjanowy. Analogicznie, jeżeli zmieszam światło z zakresu około 550 i 650 nanometrów, uczulane są czopki fal długich i średnich, a mózg interpretuje to jako żółty. Jaki kolor powstanie, jeżeli zmieszam 650 nanometrów z zakresem 400 do 50 nanometrów? To kolor, którego w tęczy co prawda nie ma, ale dla mojego mózgu jak najbardziej istnieje. To magenta. Tak opisane mieszanie kolorów podstawowych czerwonego, zielonego oraz niebieskiego nazywamy addytywnym, gdyż dodajemy kolejne komponenty świetlne dla uzyskania coraz to nowych barw. Dzięki mieszaniu RGB uzyskujemy kolory na ekranach kolorowych wyświetlaczy. Zupełnie inaczej mieszamy barwniki. Działają one jak nożyczki do światła. Mam tu zlewkę wypełnioną wodą i podświetloną białym światłem. Dodam do niej trochę barwnika żółtego, a światło pozostawię białe. Barwnik żółty wycina nam długości fali świetlnej od 400 do 500 nanometrów z docierającego do nas światła. W oku pobudzane są tylko czopki wrażliwe na średnie i długie fale, a nasz mózg interpretuje to jako żółty. Jeśli dodam teraz barwnik cyjanowy, czyli taki, który pochłania długie fale z zakresu światła widzialnego, pozostaną nam tylko średnie długości, a mój mózg interpretuje to jako zielony. Jeśli chcę wyciąć teraz zielenie, muszę dodać magentę, czyli kolor dopełniający do zieleni. W taki sposób otrzymaliśmy czarny, gdyż całe światło z zakresu światła widzialnego przez człowieka zostało pochłonięte przez barwniki zawarte w zlewce. Tak opisane mieszanie kolorów podstawowych cyjanowego, magenta i żółtego nazywamy subtraktywnym, dlatego że odejmujemy kolejne długości fali światła widzialnego. To te trzy kolory, tak zwany system CMY, możemy znaleźć we wszystkich powierzchniach drukowanych oraz w obrazach malarzy, bo właśnie tam mamy do czynienia z barwnikami i pigmentami. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób powstawania kolorów, które widzimy. I nie polega on na tym, że pobudzam czopki danym impulsem świetlnym, ale na tym, że nie pobudzam ich wcale. Jak to możliwe? Wykonajmy eksperyment. Mam tutaj białą, czerwoną żarówkę. Oświetlam nimi dłoń, generując cień. Cień jest czarny tam, gdzie nie dociera światło z żadnej z nich. Czerwony tam, gdzie nie dociera światło z białej. I ma jeszcze jeden kolor. Jaki? Niektórzy powiedzą, że to kolor cyjanowy, inni, że zielony. Problem polega na tym, że każdy widzi swój własny kolor, gdyż powstaje on w waszej głowie. Ja nie mam tutaj źródła światła cyjanowego, ani nie pomalowałam sufitu na ten kolor. Wasz mózg postanowił go sobie wykreować, gdyż jest tu za dużo światła czerwonego. Podobnie jest na tej grafice. Patrz nieruchomo na X na środku. Widzisz, jakiego koloru jest plamka wędrująca dookoła? Tutaj też męczę twoje czopki wrażliwe na długie fale. Dlatego mózg intensyfikuje sygnał pochodzący od dwóch pozostałych czopków, otrzymując cyjanowy, chociaż tak naprawdę nie ma tu żadnej krążącej cyjanowej kropki.
Podobnie będzie, jeżeli zacznę męczyć Wasze czopki wrażliwe na fale krótkie, niebieskie. Jeden cień będzie niebieski, a drugi w kolorze dopełniającym do niebieskiego, czyli żółtym. Chociaż niektórzy z Was mogą powiedzieć, że beżowym lub brązowym, w zależności od rozkładu Waszych czopków wrażliwych na średnie i długie fale na dnie Waszego oka. Analogicznie, kiedy męczymy czopki wrażliwe na średnie długości fali, powstaje kolor magenta, w myśl teorii kolorów przeciwstawnych. To chyba najlepiej dowodzi, że kolorów nie ma. Otaczający nasz świat jest czarno-biały, a dzięki temu, że mamy trzy rodzaje czopków, mózg omamia nas iluzją kolorów.